Yao Chao Meng, czyli zawodnik, który niedawno miał 2000 punktów na chińskim superserwerze. Znany jest głównie z Seta i Atroxa. Jeżeli oglądaliście jakieś chińskie montaże z TikToka, to na pewno go widzieliście, ale oczywiście jest też uzdolniony na innych rasach. Dziś obejrzymy jego grę i zobaczymy, co robi, czego inni nie robią, także zapraszam do oglądania. Witam was już w grze. Poza tym, tak jak wspominałem, że Yao Chao Meng, jeżeli dobrze czytam jego nick, gra głównie z Setem i Atroxem, to gra takimi czempionami jak Wukong, Xante, Fiora czy Jax, i dzisiaj zobaczymy właśnie grę Wukongiem. Postacią, która no w sumie nie jest w ogóle teraz popularna na topie. Myślę, że sytuacja nie może być dobra, tak jak każda postać w tej grze, ale jest to zawodnik, który bardzo lubi tego Herosa i w tej grze będzie grał na Dariusa, czyli na jednego z bardziej znienawidzonych top lanerów, myślę, przez większość ludzi, więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Warduje on swojego Reda przez ścianę, głównie dlatego, że obawia się late invade'a ze strony przeciwników. No mają Dariusa, mają Rengara, czyli jedną z najlepszych postaci level 1 w grze. Dlatego po prostu warduje swojego Reda i zaczyna od Raptorów, po czym przychodzi na linię. Bije miniony wtedy, kiedy może. Musi pamiętać o tym, że Lee Sin raczej będzie pafował do bota, ewentualnie będzie szukał jakiegoś ganka na topie po trzech kampach. Natomiast jeżeli chodzi o przeciwnika, to nie ma o nim informacji, więc raczej nie chce puszować fali i tego też nie robi. Oczywiście przy tym też musi uważać na level 1 ze strony Dariusa, bo jeżeli dojdzie do pojedynku, do odciny, to Darius wygra taki pojedynek. No i co? Po prostu las hituje miniony. Darius obawia się level 2 ganka, więc po prostu gra defensywnie. No i w momencie, gdy wbija level 2, to podchodzi, ale Wukong oczywiście nie musi się tutaj jakoś bardzo tego obawiać i po prostu sobie chilluje i dobija cały czas miniony. Nie wiem, czy Darius nie ma warda, czy nie wiem, użył go jakoś losowo, czy po prostu boi się zwardować, bo w ogóle nie podchodzi pod miniony, no ale robi dobrze, tak? No jakoś wie, że Lee Sin tutaj jest. Być może chińscy gracze mają tego świadomość, że ganki na topa często zdarzają się level 2, level 3. Szczególnie, że obaj top lanerzy nie grają TPK, no i to się właśnie wydarzyło. Go spalony, więc zawsze coś tam się udało, zawsze coś na plus, więc tutaj dobrze dla Wukonga, ale pomimo tego spalenia Ghosta, no nadal trzeba uważać. No nie jest to coś, co jakoś bardzo dużo zmienia w pojedynku 1 na 1, szczególnie w takim matchupie, gdzie obie postacie po prostu stoją przy sobie i się biją, więc no, Wukong po prostu nadal farmi i na tym się skupia. Fajnie używa tutaj E w miniona, żeby zbić bone plating przeciwnika, bo plating jest to coś, na co oczywiście warto zwracać uwagę za każdym razem, jak ktoś gra zielone drzewko, bo jest to coś, co bardzo często zmienia pojedynek 1 na 1, tak? No jest to runa, która zmienia bardzo dużo w takich walkach, bo po prostu blokuje dużą ilość obrażeń, więc warto na to zwracać uwagę. I jeżeli chcecie na to zwracać uwagę, to po prostu można sobie kliknąć na postać i wtedy, jak popatrzycie sobie w lewym górnym, tam jak macie staty przeciwnika, to po prostu macie ikonkę bone platingu, jak jest na cooldownie, i wtedy wiecie, kiedy ona po prostu jest. Za chwilę, jeżeli tutaj kliknie na Dariusa, o teraz kliknął, to widzicie w lewym górnym rogu taką ikonkę i wiecie, kiedy to się po prostu pojawia. No co, tu są jakieś drobne trady, nic większego się nie dzieje, cały czas po prostu jest farmienie. Myślę, że tutaj Wukong czeka głównie do 6 levela, bo wtedy powinien zacząć wygrywać z Ignite'em, ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to nie daje mu tutaj dopuszować, tak? Ma świadomość tego, że Lee Sin cały czas jest w topside'zie, więc po prostu nie chce mu dać dopuszować fali. Skacze do miniona, obija tutaj Dariusa, pali Ignite'a, ale nic większego się nie wydarzyło, Darius pali Flash'a, ale myślę, że jest to coś, co może zrobić dużą różnicę, szczególnie na szóstym poziomie, kiedy Wukong będzie miał zolinować. Nie wiem, czy teraz Darius nie troluje, bo podchodzi do tego Wukonga, kiedy on ma wszystkie cooldowny. Nie wiem, czy tutaj nie padnie na listy, niestety nie trafia Q, ale to było dziwne podejście od Wukonga. To, co można zawsze zauważyć na grach na wysokim poziomie chińskim, to jest to częste granie wokół topa. Tutaj po prostu top lanerzy często nie grają TPK, tak? To są matchupy typu, nie wiem, Darius Aatrox, albo Sett na coś, albo Jax na Fiorę, i często jest tak, że po prostu grają Flash Ignite, albo nie wiem, Flash Ghost. Więc takie ganki tego typu, czy nawet wspólne dopuszowanie wave'a, po prostu bardzo dużo zmienia, tak? Bo w sytuacji, gdy no, nie możecie dopuszować wave'a samemu i wasz przeciwnik zdąży przejść na czas z przewagą przedmiotów, to po prostu zaczyna się robić bardzo ciężko. A nawet jak taki jungler przyjdzie, nawet może niekoniecznie zgankuje, tak? Ale jeżeli przyjdzie dopuszować z wami linię, to dużo wam po prostu daje, bo możecie zrecallować za darmo, tak jak teraz. Nie musicie się martwić o to, że nie wiem, przeciwnik zdąży to sfrisować albo jakoś was zolinuje, więc po prostu możecie zrecallować za free i tak się to kończy. Co ciekawe, kupuje łezkę na pierwszym recallu, czyli raczej będzie szedł mana mono na drugi przedmiot. Jest to build taki, widziałem go kilka razy, tak, ale myślę, że głównie w Europie jest niezbyt spotykany, może bez jakichś one tricków.
to oni tak robią, ale zazwyczaj się tak nie robiło. Ale jeżeli chodzi o Mythica, to myślę, że oczywiście będzie to Divine, będzie Divine w, nie wiem, Monomuna, później w jakiegoś Dev Dance'a albo coś w tym stylu. No i co myślę, co będzie ważne, to to, że Darius nie ma flasha, więc w momencie, gdy Wukong wbije szósty level, ewentualnie gdy jeszcze poczeka na Ignite'a, po prostu dojdzie do Olina, ewentualnie Lee Sin też wtedy przyjdzie. A to, co też jest ważne w tych trade'ach, to popatrzcie, że za każdym razem, gdy Darius używa Q, to on po prostu używa E do przodu, żeby po prostu zminimalizować to obrażenie i nać tego healingu. Tutaj oczywiście się to nie udało, bo nie miał cooldownów, ale w tej pierwszej wymianie, w tej pierwszej części właściwie wymiany, użył po prostu E do przodu, żeby zminimalizować te obrażenia, więc to jest na pewno ważne w takich trade'ach w tym matchupie. Natomiast też trzeba uważać, żeby te trade'y nie były jakieś... O! Zlagowało. Trzeba uważać, żeby też te trade'y nie były jakieś bardzo długie, bo Darius to Darius, szczególnie jak kupił dwa Cloth Armory, no to jest dość tanki. A tak szczerze nie widziałem nigdy czegoś takiego, żeby Darius po prostu kupił dwa Cloth Armory. Jest to coś, co miałoby to jakiś sens. O, ciekawe trade'y, ciekawe. Jeżeli Wukong to wygra, to się trochę zdziwię. Okej, okay, zdziwiłem się. Muszę zobaczyć to jeszcze raz, bo nie spodziewałem się tego, że wygra. No tak, no gracze chińscy tak dokładnie znają limity, że ja się zawsze dziwię, że coś takiego wygrywają. No ma to sens, tak? No Wukong ma szósty level, Darius nie ma tego szóstego levela, więc duża szansa, że to wygra, ale i tak, no powiem wam, że nie wyglądało to tak oczywiście, tak? No ale pierwszy kill, tak jak wspominałem, no Darius nie ma flasha, więc po prostu można go zalinować. Co też jest fajne, to to, że nawet jeżeli przeciwny top laner składa armora, tak, w tym przypadku no, Darius kupił dwa Cloth Armory, to plusem Wukonga jest to, że on po prostu redukuje armor ze swojego Q, więc zawsze w przypadku Olina chce się używać Q przed jakimś wejściem do przodu, tak, chce się użyć Q, dopiero później jakieś R-ki, autoataki, żeby od razu był ten mniejszy armor i później oczywiście dorzucić jeszcze drugie Q, bo też cooldown zmniejsza się po każdym autosie. No i co, wziął plate'a, dopuszczował wave'a, recalluje. Tutaj oczywiście ten recall jest trochę ryzykowny, bo Darius mógłby tutaj podejść, próbować zatrzymywać ten recall, tak? Oczywiście no nie jest to pewne, że recallował w tym miejscu, ale w sytuacji, gdyby Darius zrobił ruch do tego krzaka i nawet, nie wiem, rzucił F w powietrze, bo myślałby, że może tam recallować, nawet jakby nie był o tym przekonany, no to oczywiście mogłoby i mu to dużo zmienić, jeżeli chodzi o linię, tak? Bo by musiał opóźnić recall, może by nawet padł, tak? Ale nawet jeśli by nie padł, no to miałby opóźniony recall o jakieś 20 sekund i stracił na tym z wave'a, czy to nawet plate'a albo dwa. Ale no na szczęście się to nie wydarzyło i po prostu wraca na linię. No i co? No klasycznie po prostu myślę, że będzie czekał do R-ki, ma już Ignite'a, więc do niczego większego teraz nie dojdzie. Może jakiś drobny trade, tak jak to było wcześniej, żeby po prostu stradeować się nawet pół HP za pół HP, bo myślę, że takie coś jest dobre dla Wukonga. O, ma on o wiele większy burst. Wiadomo, że Darius też ma burst, ale działa on głównie wtedy, gdy nabije te staki, tak? Więc w sytuacji, gdyby obaj top lanerzy mieli pół HP i walka by się zaczęła, to myślę, że byłoby to na korzyść bardziej Wukonga niż Dariusa. Popatrzcie, że nie podchodzi on jakoś giga agresywnie, po prostu podchodzi na zasięg Q. O, tutaj jakiś drobny trade, Lee Sin jest w okolicy, więc do czegoś takiego może dojść, tak, ma też R-kę zaraz, więc no, free kill po prostu, no nie ma co dużo mówić, no jest free kill. Co też jest ciekawe, oglądając tych chińskich graczy, to to, że oni są tak jednocześnie cierpliwi, ale jednocześnie nieco, nie, tak wiedzą jak się stradeować, żeby nie doszło do czegoś fatalnego, tak, ale jednocześnie jak mają cooldown na czymś, to są po prostu cierpliwi, dadzą dopuszować wave'a, nic wielkiego się nie wydarzy, tak? A jak się ogląda jakiś europejski gracz, to często jest tak, że nie wiem, jak mają jakiś cooldown na RC albo na jakichś innych spelach, to po prostu nie wiem, robią jakąś presję, znaczy próbują robić presję, bo często przeciwnik w nich biega i giną, ale próbują robić presję w momencie, gdy nie mają cooldownów. A jak się ogląda graczy tego typu, no to po prostu jak mają jakiś cooldown na czymś, nie tylko na RC, ale na innych spelach, to po prostu odchodzą i czekają, tak? Nic wielkiego się nie dzieje, po prostu odchodzą i czekają. O, tutaj Rengar na RC, ale czy oni go tutaj zabiją? Może zabije tutaj jednego przeciwnika, Wukong? O, nice, to było ładnie zagrane. Co prawda było to giga close. Trochę możliwe, że tam było zmisplayowane i można było zabić tego Rengara szybciej, no ale skończyłoby się tak samo, tak? Zabił jednego. Nic więcej by się nie wydarzyło, więc dobrze dla niego. Oczywiście Divine kupiony, więc giga spike. Myślę, że taki największy spike na Wukongu, kiedy no, odwraca się większość matchupów na jego korzyść. No oczywiście w tej grze i tak jest do przodu, ale
ale oczywiście bardzo dużo to zmieni w tej sytuacji. No i co, no teraz powinien być w stanie totalnie stompować Dariusa. Myślę, że może dojść do nawet sytuacji, gdzie weźmy Solo Tower. Powinni też grać pod Heralda, no Herald powinien być darmowy, jeżeli Lee Sin tutaj przejdzie. Zobaczymy, co zdecydują się zrobić. I zobaczymy, czy będzie szedł Manamuna na drugi item. O, Darius wychodzi, ale to nie wiem, czy to jest dobre dla niego. Wydaje mi się, że on nie wygrywa tego. Jest to coś, co mógłby zrobić, gdyby miał pewność, że nie widzą Rengara, tak? Bo o, jest close, tak? Jest Cassiopeia przyszła i jest close. Wiedziałem, że Wukong to zastępuje, ale nie miał Erki, nie miał też jak zolinować, bo Cassiopeia tu szła, więc jak to wyglądało? Ma za chwilę W za 2 sekundy, więc myślę, że go dosięgnie i spróbuje zabić. Okej, okay. Czy on tutaj padnie? Nie wiem, nie wiem. To jest zawsze tak close, ale zawsze to wychodzi na jego korzyść. Ja jakbym tak zrobił, to on od razu padł, bo nie wiem. Chyba tak wyszło, ale no, udało się zabić. Ale to, o czym mówiłem, to Darius mógłby tak wyjść pomiędzy creepy, jeżeli miałby pewność, że tutaj Wukong nie ma wizji na Rengara, tak? Bo byłaby w taki sposób, no robiłby presję w taki sposób, że może być tutaj Rengar, miałoby to sens, prawda? Ale w sytuacji, gdy no, Wukong miał tutaj wizję na Rengara w picie i Darius o tym wiedział, bo był to ping postawiony w, na szorpicie, to wychodzenie w ten sposób myślę, że nie miało sensu, chyba że miał pewność, że wygrywa to 1-1, tak? W mojej głowie no raczej nie powinien wygrywać 1-1, jeżeli ma Warden Maila, Wukong ma Divina i takie przedmioty jak ma teraz. Może przez to, że Wukong nie ma Erki, to myślał, że wygra, no i w sumie było to close, ale tak szczerze nie wiem, no są to gracze, którzy znają limity już na takim poziomie, że raczej wiedzą na co mogą sobie pozwolić. W mojej głowie Wukong to stąpuje, ale jak się okazało, było to close. Oczywiście Cassiopeia też schodziła, więc no wyszło jak wyszło. Ale co, no ciekawy build na Dariusie, no bo Tabi Warden Mail, myślę, że niespotykany, ale jest to coś, co można było zobaczyć w Lecu, może nie dokładnie taki sam, ale jeżeli chodzi o Adama i grał, jeżeli grał on Dariusem i miał giga słaby matchup, to szedł po prostu Tabi i Jackson na pierwszy item, tak? Więc taka bardziej defensywna wersja Dariusa. Raczej nie jest to optymalny build na tę postać, bo jak chce się składać w ten sposób, to już lepiej raczej grać inną postacią, ale jest to coś, co na pewno może w jakiś sposób działać, tak? Trzeba się dostosowywać do gry, do sytuacji, w jakiej się jest, jakie są team kompy i tak dalej, więc no, trzeba być kreatywnym. No i co, no trade myślę, że będą wyglądać w podobny sposób, po prostu skok do przodu, jedno Q i odejście, nie ma co wchodzić w dłuższe trade, chyba że Darius będzie trochę obity, a jak te, albo tak jak teraz, jak użyje losowo Q, bo w sytuacji, gdy użyje losowo Q, no to po prostu można wskoczyć z E do przodu i po prostu wejść w dobrego trade'a. Zobaczcie, że te trade'y w ogóle nie są przedłużane, po prostu szybkie Q i odejście, no ma to sens, ma on Divina, więc oczywiście dodatkowe obrażenie i dodatkowe leczenie. I też po prostu specyfika samego matchupu, raczej nie chcecie wchodzić w długie wymiany z Dariusem, więc cały czas robi to samo. W wolnym czasie oczywiście zejście po Hanie Fruta, był taki wave, że oczywiście nic nie straci, więc tak to wygląda. Zwróćcie też uwagę na wave, w tej sytuacji co mógłby zrobić to, że gdyby to była jakaś wcześniejsza faza liniowa, albo nie wiem, coś innego by się działo, to mógłby po prostu zostawić te miniony, by pushowały się w jego stronę, ale myślę, że on ma tego świadomość, że za chwilę dojdzie do sytuacji, w której będzie mógł zdejmować tego Dariusa, albo doprowadzi do sytuacji, w której, no nie wiem, po prostu stworzy zagrożenie, tak? Popatrzcie, że od razu hard pushuje wave'a i być może będzie to wyglądało na dive'a, ma on ignite, ma on markę. Nie ma on flasha, więc duże szanse, że będzie ograny, ale popatrzmy, co wymyśli. O, ładnie zdodżował to E. Tak naprawdę duża szansa, że ten dive by się nie udał, jeżeli nie zdodżowałby tego E, bo Darius by już po nim użył Q i by się uleczył. Ale może popatrzmy jeszcze raz. Używa on Q i od razu odchodzi. Tak? Q i robi kroczek do tyłu, później używa E. Fajne jest to, że zrobił ten kroczek do tyłu, bo w takiej sytuacji jak ta, jak wiecie, jak zaczynacie od Q i po prostu robicie kroczek do tyłu, to Darius ma już taki... taką myśl w głowie, że on po prostu mnie obija i odchodzi, tak? Ale zrobił taki fejkowy kroczek do tyłu, po czym wskoczył. Przez to Darius raczej nie był gotowy na to, tak? Bo myślał, że Wukong będzie odchodził. I go po prostu bardzo ładnie ograł. Zagrał bardzo clean. Co ciekawe, nawet Darius z takim buildem po prostu padł na bombę, no ale to myślę, że kwestia tego, że Wukong jest feedowany i też ma Ignite'a, więc tak to wygląda. No i co, w wolnym czasie po prostu kradziesz camp. Co ciekawe, nie dopuszowywuję tego wave'a, ja bym tego wave'a dopuszował, żeby ten wave się rozwijał. Ale no co, może w ten sposób Darius jakby straci mniej,
Ale za to Rengar straci więcej i może w sumie to ma sens, bo Rengar jest raczej jedyną osobą z enemy teamu, która może to wykreować, no ma 8 fragów, a ten dodatkowy wave dla Dariusa czy 2 jakoś za dużo nie zmienią. I to też wiadomo, zawsze fajnie dostać blow i ukraść kapę przeciwnika. Jeszcze sprawdzę, co on teraz składa, czy będzie to jakiś Black Cleaver? Kupił on Mana Moonę, kupił Crestone HP. Więc raczej będzie to jakiś Black Cleaver albo Starak, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy coś innego ma tutaj sens, ale zobaczymy. W ogóle fascynuje mnie to w graczach chińskich, szczególnie w top lanerach, że zawsze jest to samo. Oni po prostu grają linię totalnie full pod limity, albo mają 0-5, albo 5-0, ale cały czas się biją i cały czas wracają na linię, bo wiecie, to jest często tak na solku, że jakbyście byli w sytuacji Dariusa, co nie? Dopuszczalibyście falę na przykład w tym momencie, to byście szukali jakiegoś zejścia po mapie, nie wiem, czasami niektórzy biegną na bota, na mida, po prostu próbują pomóc gdziekolwiek, żeby jakoś być useful na mapie, co nie? To samo mógłby teraz zrobić Wukong, w sytuacji, gdy już tak turbo zastępował Dariusa, no to mógłby na przykład wybiec z bazy do mida albo do bota, tak? Ma on erkę, więc duża szansa, żeby coś zrobił. W szczególności jakby był smok up, no tutaj nie ma tego smoka, więc oczywiście nie ma sobie na smoka, ale nawet jakby był smok, to by po prostu duża szansa, żeby wybiegł na smoka i tam by szukał walki. Ale po prostu na spokojnie idzie z bazy do topa, chce jak najbardziej zastępować Dariusa, szuka cały czas walki w topside wokół siebie. Lee Sin, co ciekawe, wokół niego gra. Tracą tier 2 na bocie, więc wiecie, no takim bardziej naturalnym zagraniem byłoby to, że chce się bronić tego T2 na bocie, które właśnie upadło, tak? Lee Sin by wybiegł z bazy pod T2, jakoś by próbował to obronić. Może w tej specyficznej sytuacji, gdy ma Draven Yumi na bocie, to nie chce tego robić, ale jest to coś, co miałoby sens, prawda? Albo nie wiem, jakby zagrać przez mida, może nie, Lissandra ma 0-3, więc może to też odpadam. Ale no takie bardziej naturalne byłoby to, że chcieliby wydefować T2 na bocie, no ale co, no Lee Sin po prostu gra cały czas pod Wukonga, będą szukali jakichś zagrań razem, myślę. Wukong tutaj bierze planta i co, będzie szukał camp, czy zejdzie do mida, bierze campy, ale musi tutaj uważać, bo Rengar powinien przychodzić z bazy, mniej więcej w te okolice zaraz. Wiadomo, no nie jest to coś, czego musi się jakoś bardzo obawiać, ale w sytuacji, gdyby doszło do walki 1 na 2 albo 1 na 3, no to też wiadomo, no nie warto padać za darmo. No i co, cały czas w tej sytuacji zastanawiał się, czy zejść do mida. Nie zrobił tego. Raczej też nie ma po co i po prostu stara się szizować Dariusa. Opcją by tutaj było kontestowanie midwave'a, żeby dać trochę spokoju swojej drużynie. O, jeżeli chodzi o presję na mapie, ale nie robi tego i stara się zabić Dariusa, który idzie dopuszczać wave'a. Pinguje on Lee Sina. Raczej obawia się Rengara, który powinien być za Dariusem, znaczy powinien, może być. A i dlatego pinguje Lee Sina, bo raczej powinien wygrywać 1 na 1. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem, no ale patrząc na te przedmioty, powinien stąpować. Ale chyba tak na wszelki, po prostu spingował Lee Sinowi, że gdyby tu był Rengar, to oczywiście mogą się bić 2 na 2. A tak czy tak, no Lee Sin raczej nie powinien im stracić na tym, że przejdzie i po prostu stanie za Wukongiem. I co, no. Draven niestety pada na midzie, więc raczej to będzie gra, którą będzie musiał skarować. Zobaczymy, czy mu się to uda. Ale cały czas schemat jest taki sam. Pushuje wave'a. Patrzy na mapę, czy da się coś zrobić. Jak się nie da nic zrobić, to po prostu bierze kampę albo zabija Dariusa. I tak to wygląda. Może w sytuacji, gdy wstanie smok, to po prostu zrecalluje i zejdzie do niego. Duża szansa, że tak się wydarzy po tym wave'ie. Ewentualnie po tym towerze. W sumie dość szybko pushuje tower, więc możliwe, że postara się go wziąć. Co też jest ważne, to oczywiście używa E na miniony, bo E daje attack speeda, żeby szybciej brać tower, więc oczywiście jest to coś, na co warto zwracać uwagę. I co, wziął tower, patrzy cały czas na mida, może będzie tutaj zamykał przeciwników na midzie. Lissandra typuje, więc jest to coś, co może się udać, tak? Oboje tutaj nie mają erek, ale być może uda im się kogoś zabić. Spotka tutaj Cassiopeia po drodze, no dostaje niestety ruta od Rengara, ale może uda mu się wskoczyć. No raczej mu się uda wskoczyć w Cassiopeia. 800 golda za darmo, więc żyć nie umierać, tak? Szczególnie jak się jest tak sfidowany i brakuje trochę golda do recall, do itemu, to jest to coś, co się przyda. I wstaje mu erka, więc tu raczej jest to coś, co powinno być dobre dla nich, nawet jeżeli tu jest Rengar, to powinien zastępować. Raczej tutaj dwa kille będą dla Wukonga. Powiem tak, no granie Wukongiem z Yumi na plecach, to w tej sytuacji, no nic nie zrobiła Yumi, ale granie Wukongiem z Yumi na plecach, turbo OP, ma 4,5 golda na recallu, całkiem dużo. Ma już dwa itemy w 20 minucie, teraz sobie kupi kolejny, albo nawet półtora, więc no całkiem niezły wynik. I co, tak jak wspominałem, Black Cleaver jest ok opcją tutaj i Tabisy, a oczywiście tutaj dobre, no gra na Jhina, na Dariusa i na Rengara, więc jest to oczywiście coś, co ma sens. Kupuję teraz redukcję heala. Nie jest jakaś wybitna tutaj, no jest spoko, tak? Jest spoko, bo gra na Rengara, na Dariusa,
No i na Kasiopeję, powiedzmy tak, no nie ma jakoś dużo healingu, ale jest to coś, co na pewno trochę da. Nie jest jakoś super dobre, ale jest okej. Okay. I co, walka o smoka, tak jak mówiłem, z bazy tym razem weszli do smoka, bo smok był. Z Yumi na plecach po prostu biegnął do przodu. I pinguje drużynie, żeby nie wbiegała do przodu, bo nie ma erki, no ma to sens. Nandera trochę się tutaj za bardzo podpaliła, no straciła całe HP. Ale fajne jest to, że jest cierpliwy, no tak jak mówiłem, jest giga cierpliwy i w sytuacji, gdy nie ma erki, to po prostu nie wchodzi losowo do przodu. Tylko gra cierpliwie. 15 sekund do erki, no ten fight powinien być wygrany, jeżeli dotrwają do tej erki, jeżeli nie, no to mogą go przegrać. Ale Lissandra tutaj dostaje hooka, on dostanie one shota. Rengar skakuje do przodu na Lissandrę. Lissandra nie zerkowała z jakiegoś powodu. 2 sekundy do erki, czy on tutaj to odwróci? Duże szanse, że może skorować ten fight. Wydaje mi się, że jeżeli miałby W, to by tutaj wszedł. Mógłby tutaj zabić przynajmniej 3. Nie wiem, czy byłoby to warp, bo jest 1 gola za niego. Ale mógłby zabić przynajmniej 3. Ale teraz już ma W, więc jestem ciekawy, czy będzie próbował 2 na 5, czy coś tutaj zrobi. Wchodzi on w Gina. To przyciągnięcie od Dariusa chyba nie było najlepsze. ERK i co? I wyjdzie po prostu? Tak, o, nie zabiło go. Rengar Magia. No, w sumie Rengar Magia, tego nie widziałem. Jeżeli Rengar nie miał Magia, to oczywiście może tutaj próbować złączytować Rengara i odpleszować do tyłu. Ale no nie ma co próbować, lepiej po prostu uciec. I teraz pytanie. Warto sobie zadać w takiej sytuacji, jak wykreować tę grę, tak? No macie 8-2 i wasza drużyna nie jest zbyt useful. No tak jak wspominałem w jednym z odcinków, jak grałem, nie wiem, tankiem, no to trzeba sobie szukać takiej osoby w teamie, która będzie useful razem z wami, tak? No w tej sytuacji jest to raczej Lee Sin, który coś tam robi, może Yumi jak na was usiądzie. No Draven, Volpi, znany i piki będzie useful, ona coś tam robi. Więc trzeba jakoś szukać sytuacji, w której ktoś wam pomoże skierować. Więc no co? Jeżeli chodzi o samą grę, to pushuje wave'a, wchodzi z bazy do mida, poszuka oczywiście jakiegoś tutaj engage'a. To co jest ważne w midgame'ie, jeżeli gracie z takimi championami, które mogą coś robić na mapie, to po prostu w sytuacji, gdy spuszujecie boczną falę, to wychodzicie z bazy do mida i czegoś szukacie. Udało się tutaj zabić Jhina, więc możliwe, że sforsują na Shora i spróbują coś zrobić. To powinno być dobre, tak? No mają arkę Wukonga, mają arkę Yumi, więc mogą łatwo odwrócić. Tak samo mają Lissandrę z arką. Więc jeżeli będą widzieć Wukonga, Rengara powinni go widzieć, bo był teraz na top wave, to walka powinna być free. Ale zobaczymy. Powinni tutaj odwrócić w jakąś stronę. Bo nie wiem, czy chcą flipować na Shora. No, sflipowali na Shora i Rengar im go ukradł, ale powinni za to dostać kille. Kasiopeia zdążył użyć, nie zdążył użyć latarni, dostał arkę od Lissandry i podrzut. Ale co, nie zagrali tego idealnie, bo doszło do sytuacji 50-50 na Shorze. Rengar po prostu mógł wskoczyć do pitu i ukraść na Shora, no i to zrobił. No wiadomo, że dostali 2 kille, ale mogą to być zagrane lepiej. No mogli zatrzymać na Shora, powiedzmy, nie, na 3 albo 4k i odwrócić tam w dół na Cassiopeia i na Thresha, tak jak zresztą zrobili. Ewentualnie nawet na Rengara, tak? Lissandra mogła użyć jakiś skok tam poza pit, żeby jakoś zablokować Rengara, użyć niego erki i wtedy mogli spróbować skombować na Shora, no ale wiadomo, jest to soloku. Ciężko coś takiego skoordynować. To było idealnie. Co ciekawe, dokończył item na redukcję heala i oczywiście wychodzi z bazy do mida, no w midgame'ie schemat jest taki, zawsze patrzcie na boczne w aleje, jeżeli nie wiem, nie rozbijają się jakoś pod waszym towerem i nie chcecie ich łapać wtedy, no to zawsze z bazy wychodzicie do mida. No po prostu gra działa tak, że mid wave'y są szybciej niż te wave'y na bocznych alejach, więc w sytuacji, gdy jako pierwsi zgarniecie mid wave'a, to powinniście mieć kontrolę nad przynajmniej jednym side'em, tak? Bo jak weźmiecie mid wave'a jako pierwsi, wypchniecie waszych przeciwników często też, pod te 2 czy nawet te 3, to po prostu wtedy możecie zejść w jakąś topside albo bossa i wtedy zrobić full kontrolę i wtedy też możecie łapać boczne aleje. No i tutaj szuka samemu, chodzi tutaj 1 na 2, Jhin pali flasha, no jest on turbo fed, więc oczywiście możesz czegoś takiego szukać. Wydaje mi się, że Yumi tutaj trochę troluje, bo cały czas siedzi na Dravenie. Popatrzcie, że w takiej sytuacji, gdyby Yumi siedziała na Wukongo, tutaj są free kille, gdy Yumi puszcza arkę. No ale co, no nie było jej tutaj, Lissandra pada na side z jakiegoś powodu. No może nie z jakiegoś powodu, no łapała wave'a, no ale Rengar ją zabił. Ale nie wiem, czy Rengar nie troluje. Próbują go tutaj zabić. Jeszcze tutaj był Darius, z tego co pamiętam. Możliwe, że będzie 2 na 2, ale chyba do niczego większego nie dojdzie. I co, no teraz jest kłopot, bo enemy atakuje, te 2 nam idzie. A nie wiem, czy tutaj będzie próbował schodzić, czy wejdzie w Rengara. Po prostu wchodzi w Rengara, no ale ciężko coś zrobić, jeżeli Rengar nie troluje. Ale może troluje, wygląda to jakby miał trollować. Teraz musi uważać, bo od 4 przeciwników może do niego schodzić, ale recallują oni na midzie. No i co, no cały czas schemat się powtarza, on po prostu spuszuje boczną alejkę i zejdzie do mida, może zrecalluje i zejdzie do mida, żeby jeszcze się uleczyć.
więc cały czas to wygląda tak samo, to smoka minuta. Jest to chyba soul dla przeciwników, jeżeli dobrze pamiętam, więc oczywiście będą chcieli się o niego bić, tak, jest to soul. Więc oczywiście recall i wyjście do mida, tutaj raczej kupi jakąś potę. Kupi on potę dlatego, że o, Hexdrinkera kupuje, więc jest to coś, co też ma sens. No gra na jednego apeka, ale powiedzmy, że jest to coś ok. Ja bym chyba w tej sytuacji kupił potę, ale też jest ok. I oczywiście schemat jest taki sam, wyjście z bazy w okolice mida, oczywiście przez dżunglę też można iść. I zobaczymy. Kolejny midwave powinien być ważny, chociaż co będzie ważne. Smog za 20, więc midwave'a można ominąć. Rengar wskoczył do przodu, ale strollował. Wukong tutaj był na czas, żeby uratować team. Dobrze, że był w tym miejscu, bo w sytuacji, gdyby, nie wiem, wyszedł z bazy do bota czy coś, to by tutaj Draven raczej padł, więc pamiętajcie, że takie wychodzenie do mida z bazy zawsze jest ważne na większości postaci. Szczególnie w okolicach, gdy wstaje Drake albo Nashor. I zobaczymy, jak teraz zagrają i czy Rengar im ukradnie. No teraz mi ukradnie, bo nie żyje. Takim nieźle powiedziałem. I co, no smog powinien być za free, chyba nikt inny nie powinien tego ukraść. I co, no smog. Wejście bota, nie, odda chyba bota Dravenowi, samemu weźmie Grompa. No i tak jak widzicie, w takiej sytuacji jak ta, gdy jest jakoś minuta do smoka albo nawet mniej, nie ma sensu wychodzić z bazy do bota, bo ten wave i tak się raczej nie rozbije, tak? Możecie go złapać po prostu minutę później pod swoim towerem albo coś takiego, więc nie stracicie go, a dzięki temu, że wyjdziecie z bazy do mida czy przez dżunglę, to po prostu będziecie mieli większą kontrolę na obiektywie. Być może uda wam się kogoś wyłapać, być może skowerujecie kogoś, tak jak w tej sytuacji, jak Rengar skakiwał. Być może po prostu będziecie pierwsi na obiektywie. Często jest tak, że kto jest pierwszy na obiektywie i ma zajętą pozycję, to wygrywa. Szczególnie w takich kompozycjach jak ta, gdzie łatwo jest odwrócić, tak? Mają Wukong Yumi, mają Lissandrę, więc jak są na obiektywie, to mają łatwo odwrócić. Darius tutaj troluje na tym side, więc raczej uda się go zabić. O, kupi on trochę czasu, ale powinien być tutaj martwy. Ale chyba, nie wiem, czy jest warto go gonić, a nawet w teorii mógłby tu być. Ale chyba go po prostu zdążył zabić, więc jest ok. Co jest ciekawe w tej grze, to że Rengar cały czas gra na side. Jak popatrzycie na minimapę, to Rengar, pomimo faktu, że jest junglerem, to po prostu cały czas stoi na bocie i split pushuje. Jest to coś niespotykanego, ale jest to coś, co ma sens, tak? Jak sobie popatrzę w sumie z jego perspektywy, to jak gram Rengarem na Lissinę, na Lissandrę, na Dravena i Yumi, to w sytuacji, gdybym szedł na mida i próbował kogoś złapać, to oczywiście no albo dostanę nerkę od Lissandry, albo nie wiem, Lissin mnie kopnie cokolwiek, tak, ale no nie jest to łatwe na pewno, no i może granie na side ma jakiś sens. Ciekawe, Rengar tutaj przeżył, myślałem, że padnie. Trochę dużo to zmienia, bo Wukong spalił flesza. Grając z takimi postaciami, które mają takie mocne erki, typu nie wiem, Wukong, Kennen, nie wiem co jeszcze, jakieś tam inne herozy, które, no ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. To posiadanie flesza, szczególnie w midgame'ie, w okolicach Nashora jest bardzo ważne. Wiadomo, że palenie flesza czasami jest worth, tak? Po takiego jednego killa, ale jest ono worth w sytuacji, gdy jest chwila do Nashora. Tutaj w sumie też była chwila do Nashora, bo właśnie wstaje, nie pamiętam ile dokładnie. Ale wiadomo, czasami warto spalić flesza, jak jest, nie wiem, 20 sekund do Nashora, zabijecie junglera i macie pewność, że dzięki temu weźmiecie Nashora, wtedy to jest ok. Tutaj nie pamiętam ile było, ale pamiętajcie, że jak są, nie wiem, 2 minuty do Nashora i spalicie flesza, żeby zabić jakąś losową ziomka i dostaniecie za to 300 golda, to na postaciach typu Wukong Kennen nie jest to worth. A co, no Rengar wziął inhibitor, winął za to. Drużyna tutaj Wukonga trochę troluje, bo ciągle losowo pada na mapie, więc nie wiem, czy uda mu się skerować tę grę, ale oczywiście trzymamy za niego kciuki. On w tym momencie full builda, a więc raczej dokończy po prostu Mava i kupi on potę. To też jest ciekawe, to że on nie zmienia swojego trinketa. O, chyba na żółty, tak mi się wydaje. Nie, ma czerwony, tak, ma czerwony, więc myślałem, że nie zmienia, ale zmienia czerwony. Oczywiście ma sens na takich postaciach jak Wukong, bo często chcecie szukać jakiejś flanki albo coś i po prostu wtedy sprawdzacie, czy przeciwnik ma na was wizję, tak jak tu teraz. Po prostu widzicie, że przeszedł przy ścianie, użył tego trinketa i miał tę chwilę więcej, żeby pomyśleć, jak chce wejść. Tutaj Cassiopeia trochę irytująca jest na Wukonga, bo nie może wskoczyć do przodu. Mógł tutaj zabić przeciwników, no ale niestety nie mógł tego zrobić przez miasmę. I zobaczymy, jak zagrają Nashora, bo jak popatrzymy na bot wave'a, to nie wygląda to najlepiej, tak? Przeciwnik na szczęście nie ma TP'ka na Dariusie. Może tam jakiś Rengar, ale dobra, może dokończę później, tutaj będzie wojna. Lissandra tepuje. Tutaj powinien odwrócić w Jhinę i go zmosztować. Darius go przyciągnął, dostał one shota, co ciekawe. Więc ten fight będzie raczej przegrany. Że jego drużyna jakoś wygra. Ale dostał on one shota i chyba gra jest przegrana, co ciekawe. Może jeszcze raz zobaczymy tę sytuację, jak ona wyglądała, bo
Zaczęcie Nashora nie było idealne. W sensie, jeżeli Lissandra tepnęłaby tutaj wcześniej i mogliby odwrócić, to jeszcze by było ok, tak? No nie byłoby idealnie, ale byłoby ok. Bo problem jest taki, że oni zaczynają Nashora w sytuacji, gdy nie mają wizji na przeciwników, tak? W teorii i Thresh, i Darius, i Cassius teraz pokazują, ale problem jest taki, że nie wiedzieli wcześniej, gdzie są, tak? Więc nie byli przygotowani na to, w jaką stronę odwrócić, bo gdyby, nie wiem, wiedzieli, że przeciwnicy idą, powiedzmy, nawet z trzech stron, ale byliby gotowi, żeby odwrócić w jedną stronę, bo by, nie wiem, spingowali albo byliby gotowi, to jeszcze byłoby ok, ale w sytuacji, gdy przeciwnicy pokazują się z każdej strony, ciężko podjąć decyzję, szczególnie na soloku, którą stronę odwrócić, co nie? No i jak popatrzycie, no to widzicie, no Draven ustawia się od górnej strony, no po prostu musi, no przeciwnicy podchodzą. Tepek Lissandry idzie dość późno, Lissandra już tutaj powinna być, żeby odwrócić, gdy przeciwnicy tak podchodzą. No ten Thresh i ten Darius nie powinni być w stanie tutaj podejść. Tak jak stoją teraz, to już teraz powinni ginąć teraz, albo powinien iść engage ze strony tutaj drużyny Wukonga. Ale popatrzcie, jak to jest wszystko późno. Przeciwnicy mogą tutaj podejść, nawet jeżeli tutaj próbuje odwrócić Wukonga, no ma na sobie znaczek Rengara, więc oczywiście go widać. Ale popatrzcie, że w sytuacji, gdyby nawet zabił tego Jhina, to ten fight jest taki dziwny, co nie? Bo on będzie tutaj w sytuacji, gdy jest zamknięty pomiędzy przeciwnikami. No jest tutaj też Cassiopeia, więc nawet jeżeli zabija Jhina, no to raczej pada od Cassiopeii, ewentualnie no jest to close. No bo jego drużyna nie ma najlepszej pozycji. No Lissandra tepuje w momencie, znaczy dokończyła TPK w momencie, gdy Wukong nie żyje, więc no nie jest to dobrze skoordynowane. Ten Nashor nie był najlepszy, no i niestety chyba nie uda się wygrać tej gry. Ta gra będzie przegrana. Szkoda, że zaczęli w sumie tego Nashora. Może jakby mieli jakiś flash, albo nie wiem, Lissandra by szybciej tepnęła, to by to faktycznie miało sens. Ale to nie było w ogóle dobrze skoordynowane. Tak, no Lissandra późno tepnęła, Wukong nie ma flasha, o którym wam mówiłem, więc jak coś pójdzie nie tak, nawet minimalna rzecz, to po prostu giną. Co ciekawe, no dość szybko dostał tutaj one shota, czego się nie spodziewałem. Ale no niestety gra jest przegrana. Ale jest to gra, którą starał się wykreować 1-9. A zawodnik, który no, w przeszłości miał 2 kelpy, próbował to zrobić, no niestety się nie udało, trochę no prim, ale oczywiście fajna próba. Nie było to najłatwiejsze, ale myślę, że coś w tej grze, coś z tej gry, przepraszam, możecie wyciągnąć. Czy to zgranie samego matchupu. Ważne jest to, że ci zawodnicy są po prostu cierpliwi, jak widzicie, jak oni grają te matchupy, to nie dość, że grają po prostu, nie znają limity na maksa, to po prostu w momencie, gdy mają cooldowny, po prostu są cierpliwi, grają powoli i nic się nie dzieje. I też jeżeli chodzi o same walki, to po prostu nie wahają się, nigdy wiedzą, kiedy wejść do przodu, a jeżeli chodzi o obiektywy, to w momencie, gdy muszą być w jakimś miejscu, to są, tak jak widzieliście, to puszują boczną alejkę, wychodzą z bazy do mida i zawsze są na czas, na miejscu, więc tak to wygląda. Ja wam dziękuję za oglądanie. To był jeden z najlepszych chińskich graczy na soloku, jak nie najlepszy, może nie ogólnie najlepszy chiński gracz, ale jeden z lepszych na soloku, tak? Więc tak to wygląda, ja wam dziękuję za oglądanie. Jak chcecie zobaczyć jakiegoś zawodnika z topa, z umiejętnie jakiego regionu, to dawajcie znać. Ja wam dziękuję i do zobaczenia. Jak ktoś pisał matury i obejrzał ten film do końca, to też może dać znać, jak wam poszło. Do zobaczenia, cześć.